W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu przysłowiowy diabeł mówił dobranoc, rośnie osiedle mieszkaniowe, a wraz z nim pojawia się nowa infrastruktura. W tym tygodniu oficjalnie otwarto nowy, zbudowany od podstaw trakt komunikacyjny, ulicę Aleksandry Piłsudskiej. Droga powstała na pobagiennym terenie. Podczas pierwszego etapu wywieziono stamtąd blisko 2000 wywrotek osadów bagiennych, informował podczas uroczystości prezydent Rankiewicz. Torf i namuły wybrano na 7 metrów poniżej przyległego terenu. W miejsce 39 tysięcy metrów sześciennych wywieziono gruntu nasypano ponad 106 tysięcy metrów sześciennych żwiru. To ponad 5300 wywrotek. Licząca nieco ponad 700 metrów droga wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą kosztowała ponad 12 milionów złotych. 6 milionów 600 tysięcy pochodziło z miejskiej kasy. Reszta to inwestycja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz firmy Rutkowski Development, budującej w tym rejonie nowe osiedla mieszkaniowe. Droga łączy sportową z Utratą. W ocenie władz miasta trakt usprawni ruch na linii wschód-zachód, a także połączy się z jeszcze budowaną ulicą Stulecia Niepodległości, która dalej biegnie w kierunku ulicy Sejneńskiej. Droga również znacząco usprawni komunikację dla mieszkańców osiedla Sobola Biel.